Witajcie serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, mamy już kolejną sobotę, dlatego zapraszam Was do następnego odcinka z obróbki zdjęć w mobilnym Lightroomie. Lecimy! Na podstawie tych trzech zdjęć widzicie, jaki efekt będę chciał uzyskać. I żeby nie przedłużać, tradycyjnie uruchamiamy sobie Lightrooma mobilnego. Pojawiają nam się trzy zdjęcia, na których będziemy pracować. Wybieramy sobie środkowe zdjęcie. Przechodzimy naszym telefonem w pozycję horyzontalną, żeby nam było łatwiej pracować. Klikamy na zdjęcie, pojawiają nam się wszystkie funkcje menu i rozpoczynamy pracę. Pierwsze menu, światła. Highlights, -49. Shadows, +53. Whites, -44. I blacks, -53. Następna pozycja menu, color. Temp +2, Vibrance +22, Saturation -75. Teraz przechodzimy sobie do tej górnej opcji, Mix, czerwony, Saturation +71, Luminance +46, pomarańczowy, Hue -2, Saturation na maksa +100, Luminance +40, żółty, Hue -100, Saturation +100, zielony, Hue -100, Saturation +30, Luminance -55, jasno-niebieski, Hue +16, Saturation -74, niebieski, Hue -4, Saturation -56, fioletowy, Saturation +42, Luminance +66, różowy, Saturation +61, Luminance +56. Klikamy Done i wracamy do głównego menu. Schodzimy piętro niżej do efektów. Clarity +38. Dehaze +18, Vignette -31, Midpoint -43, Feeder -67, Roundness +34 i ostatnie menu, Detale, Noise Reduction 5. Wracamy do pierwszego menu, Światła, Lights. A w nim klikamy na krzywe, czyli curve. Ustawiacie linię oraz wszystkie kropki, wzorując się na mojej, a następnie klikacie Done. Skończone i tak prezentuje się gotowa fotografia po obróbce. Teraz, żeby wszystkie te ustawienia przenieść sobie na pozostałe dwa zdjęcia, klikamy sobie w skończone zdjęcie. Pojawia nam się menu. Wchodzimy w prawy górny róg zdjęcia, trzy kropeczki, copy settings, klikamy OK, klikamy na zdjęcie, menu się chowa, przesuwamy sobie na nasze kolejne zdjęcie. Klikamy na nie, pojawia nam się menu, prawy górny róg, trzy kropeczki, paste settings, ładuje nam fotografię z całym nowym presetem.
klikamy na zdjęcie, menu się chowa i przesuwamy sobie na ostatnie, trzecie zdjęcie, postępujemy dokładnie tak samo, pojawia nam się menu, prawy górny róg zdjęcia, trzy kropeczki, klikamy paste settings, ładuje nam całe ustawienia presetu, klikamy na nie, menu się chowa i robota zakończona. A tak prezentują się trzy gotowe, obrobione fotografie. Mam nadzieję, że ten krótki materiał się Wam spodobał i okaże się przydatny w Waszych przeróbkach zdjęć. Na dzisiaj to tyle, ale jeszcze malutkie, króciutkie ogłoszenie. Mianowicie od przyszłej soboty, bo oczywiście dalej będę starał się ze wszystkich sił, żeby w każdą sobotę pojawiał się nowy materiał, ale chcę troszkę urozmaicić repertuar, wrócę do moich starych projektów, których nie skończyłem. Oczywiście dalej wszystko będzie związane z podróżami, vlogami, fotografią, zdjęciami, wideo, ale nie będzie to tylko Lightroom. Chcę troszkę rozszerzyć, tak jak już wspominałem, repertuar i powiedzmy Lightrooma będę wrzucał raz na 2-3 tygodnie, a w pozostałe soboty będzie coś nowego, ciekawego, może to o co pytaliście w komentarzach i tego typu podobne materiały. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Tymczasem to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!